witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z makijażem. Jest to bardzo rozświetlony makijaż, delikatnie w tonach różowych. Oczywiście zaakcentowałam oko kolorem również brązowym, ale chciałam, żeby to oko było takie bardzo mocno rozświetlone, żeby można było się doszukać tego różowego tonu. I myślę, że takie oko wygląda bardzo świeżo i niebanalnie, bo zwykle na co dzień pewnie malujemy się w tych beżo-brązach, a tutaj możemy sobie to przemycić troszkę koloru, ale takiego bardzo lekkiego, świeżego i bardzo fajnie wyglądającego w każdym świetle. W takim świetle typu centrum handlowe, gdzie mamy bardzo mocne światła, ten makijaż będzie taki bardzo fajnie iskrzący, a w takim zwykłym świetle w pomieszczeniu czy gdziekolwiek, czy w świetle dziennym, ono będzie również bardzo ładnie rozświetlone. Oczywiście sztuczne światło bardziej wyciąga drobinki i błysk, ale to oko naprawdę będzie fajnie wyglądać w każdych warunkach. Na ustach mam bardzo delikatny błyszczyko-pomadkę w kredce z Sephory. Nie bardzo miałam pomysł, co nałożyć na usta, bo tutaj bym nałożyła najchętniej po prostu balsam do ust i nic poza tym, ale chciałam jeszcze troszeczkę koloru dodać, więc zdecydowałam się na bardzo minimalną warstwę tej kredki. Jeżeli chodzi o podkład, użyłam podkładu z Bobbi Brown, który zobaczycie dalej. Dzisiaj go pierwszy raz testowałam i używałam i uważam, że bardzo ładnie się prezentuje i wtopił się bardzo fajnie w cerę. Zobaczymy, jak się będzie sprawował. Dostałam go od koleżanki do testów i właśnie sobie zaczynam to testowanie. Jeżeli chodzi o oczy, to wszystkie produkty, jakie użyłam, są raczej niskopółkowe, bo tu jest najwięcej cień z My Secret, jest tutaj cień z Essence oraz pigment z NYXa. Oczywiście wszystkie numerki macie w opisie, wszystkie kosmetyki, jakie użyłam, także zachęcam do odwiedzenia opisu. A teraz bez zbędnego gadania zapraszam do oglądania tego tutorialu. Dajcie znać, czy Wam się podoba i miłego oglądania. Zaczynamy od bazy pod cienie. Dzisiaj nakładam bazę z Lime Crime. Jest to zdecydowanie mój faworyt i ulubiona baza. Zresztą widać, po użyciu już mi się kończy. Oczywiście możecie użyć jakiej tylko chcecie i macie bazę. Polecam Wam właśnie z Lime Crime. Teraz przypudruję bazę całe oko pudrem z MACa Blood Powder. Ja już go kończę i używam go właśnie teraz bardzo często do przypudrowania powieki. Pierwszy cień, jaki nałożę, jest to taki bardzo jasno różowy, wręcz powiedziałabym taki baby pink z My Secret i nakładam go na całą ruchomą powiekę, omijając delikatnie wewnętrzny kącik. Nie żałuję tego różowego koloru. Teraz matowy, biały cień i taki bardzo precyzyjny pędzelek z Eco Tools i wewnętrzny kącik właśnie tym białym cieniem. Łączę oczywiście ten biały kolor z różowym. Oczywiście wszystko rozcieram i nakładam brązowy, matowy, ciemny cień, również z My Secret i zaznaczam z
zewnętrzny kącik oraz załamanie powieki. Tym kuleczkowym, precyzyjnym pędzelkiem robię taką jakby troszeczkę ramę, a zaraz będę wszystko rozcierać, dokładać i wszystko będzie, no myślę, że fajnie wyglądać. Rozcieram najpierw granicę. Teraz biorę taki lekko brzoskwiniowy, brzoskwiniowo-brązowy cień i łączę go razem z tym brązem. Nachodzę na ten brąz. Chcę, żeby te dwa kolory się tak ładnie połączyły ze sobą. Jest to bardzo fajny kolor, bo nie jest ani brązowy, ani do końca brzoskwiniowy. I bardzo fajnie wtapia się. Nie jest też beżowy, czyli nie jest taki, wiecie, banalny. Także myślę, że fajnie to wygląda. Teraz biorę dwa cienie. Jest to ten brązowy, ciemny cień, który nałożyliśmy oraz taki lekko perłowy cień z Sensic i łączę te dwa kolory. Tak naprawdę na przemian dokładam sobie, mieszam i puchatym pędzelkiem Zoeva 227 tutaj wszystko rozcieram i robię, żeby ładnie przechodziło się wszystko ze sobą. Pyłek, jaki użyję do dzisiejszego makijażu, to z Essence taki piękny, rozświetlający pigment. Ja go nakładam w wewnętrzny kącik oraz ponad wewnętrzny kącik. Naprawdę on się pięknie błyszczy. Nie do końca to widać w kamerze, ale naprawdę iskrzy się niesamowicie. Różowy pigment z NYX-a nakładam na powiekę ruchomą, na ten różowy kolor, który już nałożyliśmy. Bardzo fajnie, jeszcze bardziej podbije ten różowy ton i doda takiego fajnego połączenia. Oczywiście wszystko. Jeszcze raz blendujemy i biorę biały matowy cień, dosłownie troszeczkę. I tutaj chcę rozetrzeć troszeczkę nad podłukiem brwiowym, żeby to było takie miejsce czyste, bez zbędnego błyszczenia się. Także tutaj dokładam tego białego, delikatnego cienia. Rzęsy maluję maskarą z Makeup Forever Smoky Lash. Bardzo fajny, bardzo, bardzo fajny tusz do rzęs. Powiedziałabym, że przy dwóch warstwach robi takie dość dramatyczne spojrzenie. Ja tutaj raz pomalowałam rzęsy jedną warstwą i naprawdę mi się bardzo podoba. Zapomniałam niestety podkręcić rzęsy, ale no na przyszłość bym to na pewno zrobiła. Dolną powiekę zaznaczam tym ciemnym, brązowym cieniem, który jest w zewnętrznym kąciku górnej powieki. Oczywiście rozcieram, żeby tutaj nic nam się nie odcinało. I dodaję tego błyszczącego cienia, który mam w wewnętrznym kąciku, ten z Essence. Jak widzicie, on potrafi się ładnie błyszczeć i potrafi się też przemieszczać. Na twarz nałożę bazę z Makeup Forever All Matte. Ja ją sobie testuję, mam dwie takie saszetki i chcę sobie przetestować, czy mi pomogą w tym moim błyszczeniu. Także tą bazę właśnie użyłam. Nakładam ją na czoło, nos i brodę. Podkład, jaki dzisiaj użyję, jest to podkład z Bobbi Brown. Nalewam sobie go na spodeczek. Uwaga, bo jest strasznie rzadki i ma bardzo niewygodne ma bardzo niewygodną buteleczkę, bo niestety trzeba wylać.
Na pierwszy rzut jest bardzo żółty, ale powiem Wam, że w momencie, kiedy on złapie kontakt ze skórą, to bardzo fajnie się wchłania. Powiedziałabym, że nawet się wtapia. Jest bardzo płynny, jest bardzo wodnisty, jest bardzo taki lekki, powiedziałabym, jak kremik taki. Ja troszeczkę sobie za dużo na pierwszy rzut na pędzel wzięłam, dlatego najpierw musiałam to wszystko dobrze rozetrzeć. Jeszcze ten podkład nie wygląda najlepiej, ale naprawdę za jakieś po 5 minutach od nałożenia on się tak wtapia w skórę, tak jakbym po prostu miała drugą skórę. Przypuduję wszystko pudrem z kreolanu Anti-Shine i takim kabuki pędzlem. Jest to pędzel z EcoTools. Tutaj te moje ciężkie strefy, czyli strefa T, czoło, nos, broda, zostanie dokładnie przypudrowane. Brązer, jaki nałożę, jest to Bahama Mama, który jest strasznie ciemny, ale staram się z nim zaprzyjaźnić, bo kolor mi się naprawdę podoba, tylko intensywność jego jest naprawdę duża. Nakładam go w bardzo małej ilości na pędzel, otrzepuję i takim kulkowym pędzlem po prostu rozcieram. Bardzo fajnie wygląda moim zdaniem, tylko trzeba z nim naprawdę mocno, mocno uważać. Już jak widzicie, podkład się naprawdę fajnie zachowuje na twarzy. Mi się przynajmniej podoba. Weźcie oczywiście poprawkę, że kamera przekłamuje trochę kolory, a światło sztuczne już w ogóle daje efekt, który być może nie do końca chcemy uzyskać. Także na żywo wyglądało to naprawdę fajnie. Nie wiem, co mnie ten nos tak swędział. Sorry. Mam nadzieję, że nie będziemy się kłócić. Konturuję nie tylko policzki, ale także czoło. Róż, jaki użyję, jest to taki bardzo, bardzo jasny róż z MAKa. Bardzo ładny, taki dziewczęcy, delikatny. Ja go bardzo, bardzo lubię. Wszystko jeszcze rozetrę delikatnie tym pędzlem kabuki. O, jak widzicie, światło mi się trochę zmieniło i już całkiem inaczej ta twarz wygląda. Usta pomaluję kredką z Sephory, taką bardzo jasno różową. Ona w tej kredce wygląda bardzo tak intensywnie, ale można bardzo fajny, delikatny efekt nią zrobić. I ja dosłownie troszeczkę jej nałożyłam, bo nie chciałam, żeby te usta były za mocne. No i tak prezentuje się całość. Dajcie znać, czy Wam się podoba, czy taki makijaż jest fajny, czy zrobicie go również na sobie. Ja wyszłam w tym makijażu na zakupy i kilka osób, z którymi rozmawiałam, które spotkałam, pozdrawiam moich widzów, którzy mnie zaczepili, powiedzieli, że
że naprawdę fajny makijaż. Także mam nadzieję, że Wam się ten makijaż również spodoba i zainspiruje. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że na dole w opisie macie wszystko wypisane. Dajcie znać, czy Wam się podoba. I zapraszam na koniec na zdjęcia. Całuję, pa, pa!